Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube. Dzisiaj powiem Wam trochę więcej o gotowcach inwestycyjnych i o takich podstawowych błędach, które popełniają inwestorzy na rynku nieruchomości, chcąc kupować mieszkania na wynajem. Znajdujemy się obecnie w Katowicach, koło mnie znajduje się inwestycja deweloperska Nowa Mikołowska i na przykładzie tej inwestycji chciałbym Wam pokazać takie zjawisko, które występuje na rynku, które nie do końca jest korzystne dla osób, które chcą inwestować w mieszkania pod wynajem. Średnio metr kwadratowy na przykład kawalerki w mieszkaniu, które jest obok, kosztuje paręnaście tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czyli za 30-metrową kawalerkę musicie zapłacić nawet 350-400 tysięcy złotych w stanie deweloperskim. Oczywiście do takiej kawalerki wypada kupić jeszcze miejsce parkingowe i wyposażyć. Koniec końców cena takiej kawalerki oscyluje nawet w okolicach 500 tysięcy złotych, co powoduje, że nawet jeżeli uzyskacie za tę kawalerkę kwotę odstępnego w okolicach 1600-1700 zł miesięcznie, Wasza końcowa stopa zwrotu wyniesie 4, może 5%, jeżeli naprawdę bardzo dobrze pójdzie. Wiele osób kompletnie nie zwraca uwagę na liczenie rentowności podczas swoich inwestycji, przed czym zawsze przestrzegam. Kupując drogie mieszkania deweloperskie, po pierwsze, macie bardzo dużą konkurencję. W takiej inwestycji jednocześnie na wynajem sprzedaje się w okolicach 100 mieszkań. I teraz jeżeli w jednym momencie wszyscy swoje mieszkania wykańczają i te mieszkania trafiają na rynek, w jednym miejscu, na jednym mikrorynku tworzy się bardzo dużo konkurencyjnych ofert mieszkań na wynajem. To powoduje, że osoby, które inwestują na rynku pierwotnym, muszą po prostu te mieszkania wynajmować taniej, niż mogłyby to zrobić na przykład, gdyby miały tylko jedno mieszkanie, które nie ma wtedy konkurencji. Kolejnym takim bardzo ważnym błędem, który popełniają inwestorzy na rynku mieszkań na wynajem, na rynku pierwotnym, jest kupowanie na zasadzie: teraz kupuję to mieszkanie, bo moja syn lub córka ma 3 lata i on za 20 lat może będzie studiował w Katowicach i będzie tutaj mógł mieszkać. I ja wtedy zawsze mówię: dobrze, to w takim razie proszę teraz kupić mieszkanie, które dla pana, pani bardzo dobrze zarobi, a za 20 lat pan sprzeda to mieszkanie i kupi pan wtedy córce takie mieszkanie, które ona będzie chciała, ponieważ nawet nie ma znaczenia, czy ona tu przyjdzie studiować. W inwestycji chodzi o to, żeby te mieszkania na chwilę obecną jak najlepiej zarabiały. I właśnie żeby to zrobić, trzeba policzyć rentowność inwestycji, trzeba kupić mieszkanie, które jest najlepiej i najchętniej wynajmowane na rynku i które pozwala nam najlepiej zarobić. Bardzo często też osoby podchodzą do tego w ten sposób, że na przykład osoba mówi: ona by chciała kupić mieszkanie dwupokojowe, które ma 50 metrów, mimo tego, że jest to kompletnie nieopłacalne, bo to jest zbyt duże mieszkanie, żeby miało dwa pokoje. Mogłoby już mieć spokojnie trzy pokoje, no ale trzy pokoje w mieszkaniu nie są najlepszą opcją pod wynajem. I kupują duże mieszkania dwupokojowe, ponieważ są przekonane, że dla nich mieszkanie w takim mieszkaniu jest po prostu wygodne. Natomiast dzięki temu stosunek kwoty najmu właśnie do kwoty, jaką muszą zapłacić za to mieszkanie, kompletnie nie jest opłacalny. Dodatkowo nikt nie patrzy na lokalizację pod kątem opłacalności. Wszyscy chcieliby mieszkania w topowych lokalizacjach dużych miast. Twierdzą, że w lokalizacjach bardziej oddalonych, ale dobrze skomunikowanych się mieszkania po prostu nie wynajmują. I spójrzcie, to wygląda w ten sposób, że teraz ktoś w Katowicach powie, że on chce mieszkanie w centrum miasta, bo w dzielnicy okolicznej mu się nie wynajmie. Mieszkanie z Warszawy powie, że on chce mieszkanie w Warszawie, bo w Katowicach mu się nie wynajmie. A mieszkanie z Nowego Jorku może powiedzieć to samo względem Warszawy. Także jak najbardziej wszędzie mieszkania się wynajmują, wszędzie ten rynek jest. Oczywiście wymaga wcześniejszej analizy rynku, ale trzeba sprawdzić, jaką rentowność będzie przynosiło Wasze mieszkanie i od tego należy rozpocząć każdą próbę zainwestowania na rynku nieruchomości. Powiedziałem Wam teraz, jakich błędów powinniście unikać, a teraz zapraszam Was do dalszej części odcinka, gdzie powiem, jak możecie jeszcze bardziej zwiększyć zyski z Waszych nieruchomości pod wynajem. Znajdujemy się teraz w Gliwicach, dokładnie przy ulicy Jana Śliwki. Jesteśmy na jednym z moich mieszkań i to mieszkanie jest poniekąd specyficzne, ale dlatego chciałem Wam je pokazać, ponieważ to mieszkanie jest idealną alternatywą dla osób, które chcą inwestować w mieszkania pod wynajem. Jest to tak zwany gotowiec inwestycyjny. Co to oznacza? To oznacza, że właściwie na mieszkaniu, które ma 70 metrów, przygotowałem 4 niezależne kawalerki, każde z własną kuchnią i łazienką. Dlaczego w ogóle stosowałem taki zabieg? Przede wszystkim w myśl mojej idei, gdzie wychodzę z założenia, że kupujący płaci za metraż, a najemca płaci za funkcję mieszkania, stwierdziłem po prostu, że warto, żeby takie duże mieszkanie podzielić na kilka mniejszych. Jak to wygląda na liczbach? Mógłbym takie duże mieszkanie 70-metrowe wyremontować i mógłbym je wynająć w okolicach 2000 zł za całe mieszkanie. Natomiast dzięki temu, że podzieliłem to mieszkanie na 4 takie małe kawalerki, każda ma od 15 do 19 metrów kwadratowych, mogę teraz je wynająć w okolicach 1300-1500 zł za każdą kawalerkę. To oznacza, że z tego mieszkania zamiast zarabiać 2000 zł miesięcznie, łącznie będę mógł zarabiać prawie 6000 zł samego odstępnego na miesiąc. Zapraszam Was dalej.
Znajdujemy się teraz właśnie w pierwszej kawalerce. Tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy aneks kuchenny. Aneks kuchenny zabudowany właściwie pod sam sufit, po to, żeby jak najbardziej zwiększyć tutaj ilość wszelkiego rodzaju skrywek, szafek, gdzie taki najemca może sobie swoje rzeczy przetrzymywać. Oczywiście jest to kuchnia zrobiona na wymiar. Z cichym domykiem wyposażona już wszystkie sprzęty, czyli piekarnik, płytę indukcyjną, zmywarkę. Tutaj mamy łazienkę, ona ma w okolicach 3 m2, standardowe wyposażenie łazienki, czyli właśnie umywalka, muszla klozetowa z gabaritem zabudowanym pod tynkowym, no i oczywiście kabina prysznicowa, mamy też tutaj pralkę. Dalej przechodzimy już do części mieszkalnej, czyli jesteśmy właściwie tutaj w miejscu, gdzie jest miejsce na rozkładaną kanapę oraz na szafkę telewizyjną. W tym miejscu będzie tutaj właśnie szafka telewizyjna, też oczywiście będzie zabudowana, żeby jeszcze jak najbardziej zwiększyć tutaj powierzchnię, gdzie możemy przetrzymywać pewne rzeczy. A w tym miejscu będzie typowa część wypoczynkowa, czyli tutaj będzie rozkładana kanapa, w tym miejscu będzie stolik. I teraz dlaczego ogólnie zdecydowałem się na zrobienie takiego zabiegu? Oczywiście możecie mnie hejtować, powiedzieć, że to jest jakaś tam pato inwestycja, natomiast ja wychodzę z założenia, że to rynek mnie będzie weryfikował. Już przed tą inwestycją zbadałem sobie ten rynek, wiedząc, że w dalszym ciągu nawet na takie mieszkanie są po prostu chętni ludzie. Bo właśnie dzięki takiej inwestycji w gotowca inwestycyjnego, czyli zamiast kupować jedno mieszkanie na przykład za 300 tysięcy złotych, kupować kawalerkę za 300 tysięcy złotych, wolałbym kupić gotowca za 600 tysięcy złotych, jeżeli mam w nim 4 kawalerki. Bo taką jedną kawalerkę bym wynajął załóżmy za 1600 zł. Te kawalerki tu owszem są mniejsze, dlatego wynajmę je od 1300 do 1500 zł. Ale koniec końców wychodzę na tym znacznie, znacznie lepiej. Zapraszam Was dalej, pokażę Wam jeszcze resztę mieszkania. Ponieważ wszystkie nasze inwestycje przeprowadzamy w wysokim standardzie i bardzo dużo nieruchomości też przygotowujemy właśnie dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości, ale mają dosyć inwestowania w te mieszkania, zarabiają na nim 3%, 4% i chcą naprawdę solidnych zysków na rynku nieruchomości, a my im to umożliwiamy, no to też mamy pewne swoje takie procedury, które zawsze stosujemy na takich mieszkaniach. No między innymi właśnie zabudowujemy tutaj właśnie bojler do wody, tak żeby spokojnie starczył na wszystkie te 4 kawalerki. Wszystkie instalacje oczywiście są rozdzielone, każdy najemca ma tutaj swój podlicznik, tutaj mamy jeszcze piec gazowy. Widzicie, wszystko jest zabudowane, nie oszczędzamy na takich rzeczach, natomiast tutaj chciałbym Wam pokazać coś jeszcze ważniejszego, czyli mianowicie podliczniki do wszystkich mieszkań. Jest to właśnie tak zrobione, że każde z tych mieszkań ma całkowicie niezależny licznik, niezależną skrzynkę. Dzięki temu wiemy po prostu, jakie zużycie jest do konkretnego mieszkania. I to jest właśnie bardzo ważne przy tworzeniu gotowców inwestycyjnych, żeby te media dzielić pomiędzy poszczególne kawalerki. Żeby każdy wiedział, ile zużywa gazu, ile zużywa wody, czy ile zużywa właśnie energii elektrycznej. Żeby każdy płacił rzeczywiście za swoje zużycie. Zapraszam Was dalej, pokażę Wam teraz resztę mieszkania. A więc tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy 4 kawalerki. Tutaj jest właściwie druga kawalerka, która jest lustrzanym odbiciem tej, w której byliśmy na początku. A ja Was zapraszam do teraz dwóch większych kawalerek. I tu już znajdujemy się w jednej z dwóch największych mikrokawalerek w tym mieszkaniu. To jest 19-metrowa kawalerka. Jak widzicie, na razie tu jeszcze nie wygląda, ponieważ dopiero kończymy gdzieś tam remont. Natomiast chcę Wam pokazać, w jaki sposób można zaprojektować takie mieszkanie, żeby zamiast zarabiać na nim 2000 zł, docelowy klient mógł z niego czerpać zysk nawet 6000 zł miesięcznie. I ja właśnie to widzę, że zdecydowanie lepiej jest teraz kupić taki gotowiec inwestycyjny, który, no w tym przypadku to są 4 kawalerki, ale bardzo często przygotowujemy na przykład gotowce, które mają w sobie 2 kawalerki i taki gotowiec pozwala osobie na zarabianie naprawdę nawet 8-9% w skali roku bez żadnego problemu, gdzie ta osoba kupując 2 kawalerki pojedyncze zapłaciłaby znacznie więcej i zarabiało na tym mieszkaniu jeszcze dużo, dużo mniej. Oczywiście na to, że jesteśmy w stanie potem dobrze wynająć te mieszkania, wpływa też fakt, że właśnie są dobrze zaprojektowane. Bo wiele osób myśli, że wystarczy kupić mieszkanie i należy zwracać uwagi na dalsze detale. A moim zdaniem to jest właśnie bardzo ważne, bo zarówno to, jak przedstawimy nieruchomość, czy zrobimy sesję zdjęciową, czy pokażemy ją w dobrym świetle, jak napiszemy ogłoszenie, to również ma bardzo duży wpływ, jaki będzie odbiór Waszego mieszkania. I tu już jesteśmy teraz w ostatniej kawalerce. To jest też kawalerka, która ma około 19 m2. Tak jak poprzednio, oczywiście każda ma niezależną łazienkę oraz niezależny aneks kuchenny ze wszystkimi sprzętami AGD. No i tak jak wcześniej powiedziałem, to też jest kawalerka, którą możemy wynająć w okolicach 1500 zł za miesiąc. Przy cenie tego mieszkania, które wynosi 650 tysięcy obecnie, taki inwestor jest w stanie zarobić ponad 10% w skali roku. I nawet jeżeli my byśmy mieli mu teraz zarządzać tym najmem, znajdować najemców, miałby ponosić jeszcze jakieś dodatkowe opłaty, w dalszym ciągu
inwestor będzie miał dużo wyższą stopę zwrotu, porównując to na przykład do jakichkolwiek lokat, obligacji czy innych po prostu możliwości inwestowania, a tutaj należy pamiętać, że robi to całkowicie pasywnie. I nawet jeżeli byłaby zła sytuacja na rynku, no to wynajmie te mieszkania 20% taniej i w dalszym ciągu będzie zarabiał ponad 8%. I to jest właśnie niesamowite w takich produktach, jakim jest gotowiec inwestycyjny. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest zabezpieczenie przed podatkiem katastralnym. Pamiętajcie, że gdyby teraz wszedł podatek katastralny i ktoś taki miał 3 albo 4 mieszkania, to pewnie od każdego kolejnego mieszkania zapłaci większy podatek. Natomiast tutaj w jednym mieszkaniu mamy 4 pokoje, które pozwalają na bardzo wysokie zarobki, natomiast pełnią funkcję 4 kawalerek, ale biorąc pod uwagę, że wszystko jest na jednej księdze wieczystej, no to liczy się to jako jedno mieszkanie i wyższy podatek katastralny nas po prostu nie dotyczy. Pokazałem Wam przed chwilą całe mieszkanie, cały nasz gotowiec inwestycyjny i takich projektów tworzymy bardzo dużo. Właściwie bardzo często współpracujemy z inwestorami, z osobami, które po prostu chcą inwestować w nieruchomości, ale nie wiedzą, jak to zrobić. I powiem szczerze, bardzo mnie to cieszy, że zgłaszacie się i mówicie, że chcecie, żeby Wam pomóc zainwestować, bo chcielibyście ochraniać swój majątek, chcielibyście go pomnażać, ale chcielibyście robić to na godnych warunkach. Jeżeli jesteście zainteresowani inwestycją w nieruchomości, chcecie kupić mieszkanie, ale nie do końca wiecie jakie, odezwijcie się albo przygotujemy dla Was ten produkt, żeby ta inwestycja była dla Was całkowicie pasywna. Znajdziemy Wam najemców, wyposażymy to mieszkanie, powiemy Wam, na czym warto się skupić, żeby to mieszkanie dla Was jak najlepiej zarabiało. Bo nie sztuką jest kupienie mieszkania. Tak jak wcześniej powiedziałem, 95% osób robi to źle. Ludzie kupują za duże mieszkania, podają irracjonalne argumenty. Kupują mieszkania dla dzieci, które się ledwo urodziły, które tam mają mieszkać za 20 lat, gdzie mogliby kupić to mieszkanie, wynajmować, świetnie na nim zarabiać, sprzedać i dopiero kupić na przykład córce czy synowi właściwe mieszkanie. Ludzie kompletnie to pomijają. Pamiętajcie, że inwestowanie w nieruchomości to celem tego jest zrobienie wysokiej stopy zwrotu i zarabianie naprawdę dużych pieniędzy. Więc jeżeli będziecie kierować się pobudkami nieinwestycyjnymi, nie będziecie na tym dobrze zarabiać. Od tego jesteśmy właśnie my. Więc jeżeli chcecie zarobić, odezwijcie się, znajdziemy dla Was mieszkanie lub je przygotujemy, a na pewno Wam doradzimy, co możecie zrobić, żeby szybko pomnożyć Wasz kapitał w oparciu właśnie o nieruchomości. Dajcie znać w komentarzu, piszcie do mnie, wysyłajcie jak najbardziej swoje wiadomości, zgłaszajcie się. Proszę oczywiście o subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień.